Halo, 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 he, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, słuchajcie, w dzisiejszym filmie chciałbym wam opowiedzieć o sposobach, w jaki sposób możemy zarobić dzisiaj, no w ogóle w tym tygodniu, gotówkę. Ale niestety dzisiejszy tydzień, że tak powiedzmy, no nie nagradza, niestety. Mamy premie ogólnie wyścigowe oraz na serię społeczności. Na wyścigi to ogólnie jest to premia razy dwa i ewentualnie co najwyżej seria społeczności jest na premie razy trzy. No jeżeli chodzi o wyścigi tak po prostu, to teraz w zasadzie wam się wszystkie te wyścigi pokażą w tle, bo mianowicie mamy premie na wyścigi driftowe, które zostały dodane najnowszej aktualizacji, czyli właśnie The Chop Shop. To jest jedna z najnowszych rzeczy. Tak samo wyścigi drag, to też są jedne z najnowszych rzeczy. No i teraz powrót do takich bardzo starych wyścigów, tak jak po prostu wyścigi stworzone przez Rockstara oraz wyścigi EC Classic. No jeżeli chodzi ogólnie o te wyścigi, tak jak drift oraz drag, to akurat jeszcze powiedzmy, że jest plus, żeby je rozgrywać, gdyż mamy też jeszcze zadanie tygodnia. W zadaniu tygodnia musimy wygrać dwa wyścigi, no a na wyścigach drag oraz drift maksymalnie mogą, no w sumie na wyścigu drag akurat mogą być 4 osoby, czyli na polski to jest równoległy, no mogą być 4 osoby, a na drifcie jest akurat 8, więc pomoże nam zdobyć, mówię, 100 tysięcy w tym wyzwaniu, oraz ewentualnie jeszcze można zdobyć samochód w klubie samochodowym, bo tam też musimy zająć pierwsze miejsce w wyścigach. Akurat na dragu będzie chyba najprościej zaprosić jakiegoś jednego gościa i działać sobie z nim. No niestety mówię, premie nie są zbyt ciekawe. Co najwyżej mówię, jedna jeszcze premia, która powiedzmy, że kogoś może ucieszyć, to premia razy dwa na reputację w klubie samochodowym na wszystkie aktywności. No ale to jest tylko dla tych osób, co rzeczywiście chcą wbijać po prostu level w klubie samochodowym. A ja osobiście tak czy siak uważam, że więcej niż 250 praktycznie nie jest nikomu potrzebny, gdyż to mówię, praktycznie wszystkie rzeczy już mamy odblokowane. Zniżki samochodów chyba mamy do 75, z tego co pamiętam. Nawet jakbyśmy chcieli wbijać sobie po zniżki samochodowe, no to tak średnio, żebym tak mógł powiedzieć. Jeżeli chodzi o mapki społeczności, to akurat tutaj troszeczkę jest ciekawiej, no bo premia razy 3 w miarę się dobrze na tym, powiedzmy, że zarabia. Ja akurat zagrałem sobie dwie aktywności. Jedną to był wyścig, w którym jeździłem sobie Deluxo. Na wyścigu było z 12 osób, no i pierwsza osoba zgarnęła tam prawie, że z tego co pamiętam, aż 80 tysięcy za pierwsze miejsce, nie na 12 osób. Ja byłem trzeci, to ja miałem około połowy z tego właśnie. Mówię, tam prawie niewiele brakowało właśnie do tych 80 tysięcy temu gościowi. Ja mówię, miałem około gdzieś połowę na trzecim miejscu, więc na tym nieźle się zarabia. Co jest jeszcze ciekawostką, chcę dorzucić na temat tego wszystkiego. Rockstar generalnie chyba nie weryfikuje nawet swoich akcji. O co mianowicie chodzi? Mianowicie chodzi o akcję społeczności, co się nazywa Myślnik Tanks 2024 Myślnik. Tam mapek ogólnie oni dodali sobie chyba 7 i ta mapa generalnie jest jedną z, powiedzmy, że chyba nie do końca sprawdzonych przez Rockstara. Ogólnie sama w sobie mapa, żeby nie było, też na niej zagrałem, było ok. Trzeba ją tylko jednakże odrobinkę naprawić. Otóż o co mi chodzi? W zasadzie, mówię, chciałem sam sobie odpalić tę mapę, żeby wam ją pokazać w tym trybie, jednakże będę musiał się niestety skorzystać od Twittera. Mianowicie, to jest tak jeden gościu też znany ze społeczności w GTA, że on grzebie sobie w plikach gry. Mianowicie on zauważył, że na tej mapce są dodane złe punkty, przez co ta mapka jest po prostu niegrywalna. Spawnuje nas w niebie, albo spawnuje nas poza areną. W sumie tutaj można łatwo sobie zobaczyć. On tutaj mówi, jakoś wszedł w to. Nie wiem właściwie, jak on to nawet zrobił, że wszedł tą sobie mapę. Nie wiem, szukałem jak to zrobić, ale nie da się. Zobaczcie, respi się gościu w niebie, no i od razu już traci punkt. Nie wiem, tutaj jakiś kolejny zaś znowu spawn w niebie. Nie wiadomo o co chodzi, co nie? Dlaczego jest jakiś spawn w niebie? Znowu tutaj sobie umiera, żeby pokazać jakiś inny spawn. Zobaczcie, teraz jest nagle na budynku. To akurat jest okej, to jest normalny spawn, bo tam wszystkie były bronie, więc to jest akurat w porządku. Widzicie, tu jakiś spawn poza areną. Za tym idzie, nie zdąży dobiec do tej areny i po prostu umrze. I generalnie to on doszedł, że na tej mapce po prostu są czasem położone jakieś randomowe spawny, tak samo jak w niebie czy coś. W zasadzie prostym naprawą tego byłoby po prostu usunięcie tych rzeczy. Ja jednakże jak zagrałem na tej mapce, bo mówię, grałem bardzo krótko, bo mi się, nie wiem, internet mi nagle się rozłączył czy coś. Grałem bardzo krótko na tej mapce, nie respiło mnie już poza tym, więc być może już gościu to akurat naprawił tą mapę sobie. Nie wiem, mówię, to jest akurat dosyć interesujące, że w ogóle Rockstar, mówię, przepuścił mapę, która no na początku była z błędami. Po prostu ona była z błędami i ja nie mam pojęcia właśnie, w jaki sposób ona się mimo wszystko, jakby wiecie, dostała. No bo mówię, mapa wygląda ok,
okej, okay, ale jest z błędami, co nie? No powinni chociaż ją sami naprawić, jeżeli ewentualnie się już tak zauważy, że tylko spawny są zepsute, że no tylko wystarczy spawny naprawić i to tyle. Wydaje się, jakby trochę oni mogli brać te babki tak zwyczajnie losowo, że o, wygląda okej, okay, widać, że gościu się naprasował, niech w takim razie się dostanie do nas. I ewentualnie jeszcze sobie zobaczyłem tego gościa, bo byłem sam ciekawy, kto to w ogóle jest. I jak zobaczyłem sobie, że ten gościu 1745 poziom i łącznie ma przegrane w grze rok i 157 dni, no to widać, że gościu tutaj naprawdę bardzo dużo sobie przegrał. Dobra, policzyłem sobie na kalkulatorze i wychodzi, że ten gościu ma przegrane w GTA Online 12531 godzin. Powiedzmy, że całkiem dużo. No, ale tak czy siak wracając co do premii, no w tym tygodniu niestety no nie ma nic ciekawego do zarobku. Mówię, poza akcjami społeczności. Myślę, że już następny tydzień będzie o wiele ciekawszy niż ten, ale w tym raczej nie ma czego takiego, na czym zarobimy jakąś specjalnie dużą kwotę. Także to byłoby na tyle i do następnego. Cześć.